Dokładnie. Okej, dobra. Czyli mówiłem wam, żebyście założyli swojego fanpage'a. No i Jerzy z Piotrkiem już mieli założone swoje fanpage'a, więc nie musieli. Teraz wam pokażę, po co wam kazałem zainstalować te wtyczki i jak ustawić te wtyczki. I pokażę wam też te kupony na Facebooka, na Allegro. Ja sobie tylko słuchawki podłączę. Dobra. Powiedzcie mi, czy widać mój ekran? Mhm, tak. Dobra. I tak. Wchodzę na swoją stronę DaveTV. I wejdę w wtyczkę, którą zainstalowałem. Na razie nic nie zmieniałem, to wszystko razem zmienimy. Mogę wtyczkę. Oczywiście przy udostępnieniu wolno chodzi. Okej, okay, dobra, bo ja już tutaj zrobiłem takie przekierowanie, więc tutaj wejdziemy w settings, czyli ustawienia i ustawimy sobie to razem. Więc tak, tutaj jak widzicie, czyli page secure, możecie wstawić adres URL, czyli jak wstawicie adres, to strona będzie się wyświetlać na Facebooku. Jeśli ustawicie przekierowanie, to będziecie przeskakiwać od razu na stronę internetową. Tutaj możecie wstawić obrazek lub HTML, czyli gotowy plik strony przechwytującej. Dobra. O, to widziałem. Dobra. I po prostu zrobimy sobie. Ja zawsze proponuję, że jak się ustawia reklamę, to żeby zrobić przekierowanie na stronę. Nie żeby tutaj na przykład sobie klikniemy, bo jeśli tutaj naciśniemy URL i wkleimy adres strony, to zostanie nam pokazana strona, ale na Facebooku. Ja wam to pokażę, jak to będzie wyglądać. Kopiuję ten adres i wkleję. Zwrócimy sobie na dół i zapiszemy to. Dobra, i naciśnijmy View Tab, czyli zobacz stronę. I widzicie, jak nacisnęliśmy sobie URL, to jesteśmy na tej stronie i tu ją trzeba przewijać, tak? No i to jest nasza strona przechwytująca, tak? Więc nie proponuję tego sposobu. Czemu? Ponieważ no, osoba jeszcze tutaj ma ten przewijak, może nie zauważyć, nie wiedzieć tu, gdzie naciśnie, tu znów jakaś reklama rozprasza. Tu jest wyszukiwarka, tak, więc łatwiej jest jej wyjść i tak wszystko wokoło ją tu rozprasza, tu czat, tu ktoś napisze i tak dalej. Więc ja proponuję zawsze, jak się ustawia tą wtyczkę na swoim fanpage'u, żeby było to, widzicie, o, przed chwilą znów jakaś wiadomość przyszła, żeby po prostu robić od razu przekierowanie na stronę, czyli to
Zjedziemy na dół, zapiszemy sobie save settings. Zobaczcie. I co się stanie? Od razu jesteśmy przekierowani na naszą stronę internetową, czyli na stronę przechwytującą. Ona jeszcze się ładuje, filmik jeszcze się wczytuje. I widzicie, jesteśmy na naszej stronie i na naszej stronie nie ma żadnych reklam, nie ma niczego, tak? Więc nic nas nie rozprasza, nie ma tutaj z prawej strony czatu, że ktoś tam napisze nas rozproszy, u góry wyszukiwarki i tak dalej, tylko jesteśmy po prostu przekierowywani od razu na tą stronę. No i osoby nic nie rozprasza. To jest lepszy sposób przekierowania wtyczki. I teraz Wam jeszcze pokażę rzeczy do wtyczki, żeby ona ładnie wyglądała, żeby nie było tych lampek. Czyli mamy Reddit tam ustawić, tak? Na Reddit? Tak, tak. Reddit to jest przekierowanie po angielsku. I zawsze róbcie przekierowanie, ponieważ lepiej jak przekieruje osoba. No i na przykład tutaj macie name tab, to możecie zmienić obie system, tak? Change tab image, czyli obrazek. Pamiętajcie, że obrazek musi mieć rozmiary 111x74. Jeśli nie będziecie mieli takich rozmiarów, to obojętnie co zrobicie, obojętnie jaki obrazek wgracie, zostanie to odrzucone. Więc musi mieć dokładnie takie wymiary, 111x74 piksele. Wasz obrazek. To musi być po prostu ikonka, tak? Czyli tutaj wgrywacie obrazek i zamiast tych lampek dwóch, co widzicie tam, to będzie Wam się wyświetlał Wasz obrazek. OK, dobra. To by było tyle do wtyczki. Teraz Wam opowiem o reklamie. Czyli na przykład, jak chcecie ustawić reklamę na swoją stronę przechwytującą, na tą stronę przechwytującą, tak? Więc po prostu tutaj wchodzimy sobie w ustawienia i robimy coś takiego. Tu widzicie, utwórz reklamę. Naciskamy utwórz reklamę. Gdzie to wchodzimy, utwórz reklamę? Tutaj macie takie kółeczko masz, widzisz? Widzisz, tu mnie masz, Dawid Furmanów, strona główna. I tu rozwijasz i dobra. Będziesz miał utwórz reklamę. Widzicie? Tak. Okej, okay, dobra. I tutaj przechodzimy do trzeciego kroku, czyli naciskamy zacznij teraz. Czyli zdobądź zainteresowanie, ok. No i nas przekieruje na reklamę. Ok. No i teraz mamy wiele opcji do wyboru, jak chcemy reklamować. Czy aktywność względem postu strony, czyli to jest reklamowanie swojego postu, tak? Na Facebooku. Znacie ten sposób, tak? Że po prostu reklamujecie swój post ze swojego fanpage'a, tak? Wiecie, o co mi chodzi? Znaczy, ja nigdy nie próbowałem, ale wiem, o co chodzi, bo zawsze jest propozycja, jak dasz jakiś post, czy chcesz go promować, nie? Tak, tak, tak. Później macie polubienia strony, kliknięcia powodujące, aby zachęcić użytkownika do odwiedzenia strony internetowej. W tym przypadku my to wykorzystamy, bo będziemy przekierowywać na naszą stronę internetową. Konwersja w witrynie, nie, to się nie sprawdza. Zainstalowanie wtyczki też nie, aktywność w aplikacji też nie. To nas nie interesuje. Nas interesuje, żeby przekierować na naszą stronę przechwytującą, tak? I Facebook zrobi coś takiego fajnego, że wystarczy tylko wpisać swój link polecający, czyli ja piszę swój, tak? Poczekamy, aż się załaduje. To jest bardzo proste. No ładuj się, ok, dobra. I załadowało się. No i oczywiście wczytały nam się rzeczy z tego, z naszej strony, czyli wczytał nam się obrazek, nasze logo.
Dobrze jest, polecam Wam wgrać 6 obrazków, tak? Ponieważ te 6 obrazków naprzemiennie będą się wyświetlały. Co polecam? Pierwsza rzecz, jaką powinniście zrobić przy obrazkach, będę pisał, dać zdjęcie z dziewczyną, brunetką. Czyli to pierwsza rzecz. Druga rzecz to zdjęcie obrobić w czerwoną ramkę, ponieważ żeby się wyróżniało na Facebooku. I co jeszcze do zdjęcia? Zdjęcie dobrze konwertuje pieniędzy. Pieniędzy, coś kontrowersyjnego. Kontrowersyjnego i coś znanego. Na przykład to może być, nie wiem, obrazek Cristiano Ronaldo, tak? Ponieważ osoby lubią klikać w takie rzeczy, coś znanego. Dlatego, no i to by było tyle do zdjęcia, tak? Następnie tutaj wgracie sobie 6 zdjęć. Tutaj możecie zmieniać pozycję obrazów. Tutaj macie swoją biblioteczkę obrazów, te obrazy, które wgraliście, tak? Czyli wszystkie obrazy, które wgracie, znajdą się w bibliotece. Zmiana pozycji obrazów to jest po prostu przestawienie, w jakiej kolejności będą się wyświetlać. No i wchodzimy sobie w edycję po prostu tego nagłówka i podnagłówka, tak? Czyli tutaj jest wybrane fanpage Dave and Ralph, a my chcemy reklamować się z fanpage'a Dave TV. Wybieramy sobie i nagłówek, czyli on musi być jakiś po prostu dobry nagłówek chwytliwy, czyli odbierz niesamowity system. Tak na szybko wymyśliłem ten nagłówek. I tutaj wybieracie sobie podtekst, tak? Czyli co możemy wybrać? Jeśli klik, jeśli zdecydujesz, buduje się wpiąć ten obrazek, to twoje życie się zmieni. Ja tak na szybko wymyślam, ale to dobrze jest wymyślić parę fajnych tekstów po prostu pod no pod obrazki, tak? Czyli pod nasz system. No i to już tak nasza reklama będzie wyglądać. O, widzicie? Tak będzie wyglądać. Czyli jest wgrany jeden obrazek, czyli ten. Tu mamy obrazek, tu mamy tytuł i tak dalej, tak? Tu. Czyli odbierz niesamowity system. Tutaj jest nasz obrazek. On jest za mały, bo powinien być większy. Czyli nasz obrazek w tą stronę tutaj. Jeszcze powinniśmy go zrobić, bo powinien być 300 na 300. Ale nie jest mniejszy, więc tu jeszcze nam brakuje. I tutaj widzicie to, co napisałem. Jeśli zdecydujesz się kliknąć w ten obrazek, to twoje życie się zmieni. No i to tutaj tyle. Tutaj sobie wybieramy lokalizację, czyli Polska, tak? Chcemy reklamować nasz system w Polsce. Wiek. Ja zawsze wybieram od 20 roku życia.
ponieważ po 20 roku życia osoby wiedzą, co już chcą, tak. I zawsze wybieram do 60. roku życia. Do 60. tak zawsze wybieram. Dobra, nic mi się daje przy tym, niech będzie 57. Ok. I teraz musimy sobie wybrać grupę docelową, czyli zainteresowanie osób, tak? Czyli poszukajmy coś. Wybierzmy sobie, wpisałem biznes. Niech będzie grupa docelowa, która interesuje się biznesem. Wybraliśmy, tutaj widzimy. Nasza grupa docelowa to 247 tysięcy. 247 milionów osób, tak? Taka jest grupa docelowa. Co do grupy docelowej, nie wybierajcie nigdy tak dużej, tylko wybierzcie sobie grupę docelową do 10 tysięcy, bo czym mniejsza grupa docelowa, to tym więcej razy im się wyświetli wasza reklama i będziecie mogli, czym więcej razy wyświetli się wasza reklama, tym po prostu bardziej osoba będzie jakby prześladowana i powie: wow, oni non-stop się reklamują, non-stop ta reklama jest non-stop, non-stop, ona mnie prześladuje, muszę w nią kliknąć, tak? Więc zawsze wybierajcie małe grupy docelowe do 10 tysięcy. Tutaj mamy połączenia, no to wybieramy zawsze wszystkie. Nie wiem, jak chcecie, ja nigdy nie dzielę, czy na mężczyźni kobiety, ale wolę bardziej z mężczyznami pracować, bo są zdecydowani. Język, czyli wybieram polski. Wykształcenie też nie ma dla mnie znaczenia. Miejsce pracy też nie ma i więcej kategorii też mnie tu nie obchodzi. Waluta, czyli będziemy rozliczani w polskich złotych. Kraj to jest Polska. No i strefa czasowa, czyli Europa, Warsaw. Tutaj macie nazwę reklamy, tak? Czyli nazwiemy to reklama 1. OK. Budżet dzienny. Tutaj właśnie sobie ustalacie budżet dzienny. Na początek ustalcie budżet 20 zł przez pierwsze 3 dni. Przez pierwsze 3 dni ustalacie budżet 20 zł, ponieważ trochę przez pierwsze 3 dni reklama jest droższa, bo czym więcej kliknięć jest w reklamę, tym spada wam cena za jedno kliknięcie. Więc przez pierwsze 2 dni musicie zrobić trochę kliknięć, żeby spadła wam cena za kliknięcie, tak? Więc przez pierwsze 2 dni wybieracie 20 zł, później wybieracie, czyli jak przez pierwsze 2 dni wybierzecie 20 zł, 40, macie do wykorzystania 165 zł. 165 zł, czyli zostanie wam 125 zł. I 125 zł dacie dziennie 10-15 zł, czyli macie reklamę na 2 tygodnie, tak? Liczając 2 dni i pozostałe 12. To na 2 tygodnie po prostu ustawiacie reklamę. I tutaj ustawiacie sobie budżet, czyli więcej wam nie pobierze pieniędzy z kuponu, a później jakby co z karty. Więc nie bójcie się, nic wam więcej nie pobierze. No i ustawienie ręczne, czyli ustawiamy sobie, ile możemy dać za maksymalne kliknięcie. Zawsze ustawiajcie, że 35 koszy, tak? To jest taka cena standardowa. I zobaczmy, tutaj pojedźmy sobie do góry jeszcze i po prawej stronie, po prawej, tutaj widzicie, mamy coś takiego, że nasza reklama będzie kosztować w przedziale od 22 groszy do 47 za kliknięcie. Czyli osoba jak kliknie, to ciebie to
będzie kosztować od 22 do 47 groszy. Czyli z tego przelicznika zawsze bierze się połowę, czyli od 47 odciąga się 22, czyli to jest 24 grosze. 24 grosze podzielić na 2 to jest 12 i 12 groszy dodajemy do 22 groszy, czyli to wyniesie Was 34 grosze za kliknięcie. Reklama Was wyniesie 34 grosze za kliknięcie. To jest dobra cena, ale oczywiście czym jest więcej kliknięć, tym mniej będzie Was kosztować kolejne kliknięcie. Czyli na przykład możecie zejść z reklamą, kiedyś mi się udało zejść z reklamą do 12 groszy, że za kliknięcie płaciłem 12 groszy, ale zawsze próbuję zejść do 28-30 groszy. To jest dobra cena. Nie jest źle, ale jeśli wtedy miałem bardzo dobrą klikalność reklamy, jeśli uda Wam się zejść tak jak mi do 12 groszy, no to naprawdę będziecie mieli mnóstwo kliknięć, no i mnóstwo zapisów, tak? Co za tym idzie. No i tutaj naciskacie sprawdź zamówienie. No i tu naciskacie złóż zamówienie, tak? Nie będę składał zamówienia teraz. Jak złożycie zamówienie, to wyskoczy Wam coś takiego, że będziecie musieli podać dane swojej karty, czyli najlepiej jest to ustawić sobie tą kartę z WBK bezpiecznie, wziąć kartę z WBK i po prostu ustawić. Jeśli nie z WBK, no to ustawiacie sobie kartę, jaką chcecie, tak? I później będzie coś takiego, podajcie kod kuponu. Kod kuponu. No i to zawsze jest 16 cyfrowo-liczbowy, tak? Czyli tam znajduje się w nim 16 cyfr lub liczb. I wpisujecie, kopiujecie ten kod, który dostajecie na maila, jeśli zakupicie kupon na Allegro, to osoba, od której kupiliście, zawsze Wam przesyła, przesyła Wam po prostu ten kod, on jest 16-cyfrowo-liczbowy i po prostu ten kod wklejacie tam. Jak podacie dane swojej karty i wkleicie kod, no to wtedy macie ten bonus, czyli macie 165 zł do wykorzystania i te 165 zł zostanie pobrane z tego kuponu, a nic Wam nie zostanie pobrane z karty. Jeśli skończy Wam się 165 zł, zdecydujecie się jeszcze reklamować swoją stronę, no to już zaczną Wam pobierać z karty, tak? Codziennie to jest pobierane, codziennie jest pobierane z karty. Więc po prostu, przepraszam, po prostu to już od Was będzie zależeć, co zrobicie, jeśli jeśli Wam się skończy kupon. Przejdźmy na Allegro, ja Wam pokażę, zobaczymy, po ile dzisiaj są te kupony. Mam nadzieję, że słyszycie. Słyszymy. Okej. Ale długo się ładuje. No i wpisujemy tu nazwę kupon Facebook. Ok. No jak widzicie, na Allegro są kupony
Jest do wykorzystania 165 zł. Tutaj widziałem. I są kupony po 23,50, po 25 zł, 25 zł. No, więc warto kupić ten, jak będziecie kupować i zaczniecie się reklamować, to ten za 23 zł 50 groszy. To jest cena aktualna, czyli z dzisiaj. Nie wiem, co będzie za tydzień, za 2 tygodnie. Cena może zmaleć i wzrosnąć. To jest uzależnione, ile Facebook będzie wypuszczał dziennie kuponów. To jest taka cena rynkowa, tak? Czyli codziennie ta cena się zmienia. Uzależnione, co się dzieje na rynku, tak? Więc dzisiaj kosztuje 23,50. Nieraz widziałem, że były po 14 zł, a nieraz po 50 zł, więc to jest różnie uzależnione od Facebooka. Więc to by było na tyle o reklamie. Jeśli macie jakieś pytania, to po prostu dawajcie. No dobra, czyli tak, ty mówiłeś, że wykupuję sobie kupon, on 23 zł z dostawą tam widzę kosztuje i kartę jakąś zanim ten kupon dam i tak muszę wpisać dane karty, mówiłeś, tak? Tak. WBK. I teraz jak mi się skończy, to o co mnie tu system coś zapyta, czy ja chcę dalej kontynuować, że się skończył kupon i z karty, żeby brało, czy to po prostu trzeba wyłączyć jakoś? Po prostu, jeśli ci się skończy kupon, to reklama zostanie zablokowana i będziesz musiał odblokować sobie reklamę, jeśli będziesz chciał opłacać te z karty. Okej, okay, aha, czyli po kliknięciu w reklamę przekierowuję ją na stronę, którą ustawiłeś na początku, czyli na ten landing page, tak? Tak, tak. Aha, bo ja mam problem, słuchaj, mi się tutaj coś zrobiło, ale to zaraz dojdziemy, no to dobra, no to w sumie, no to jest proste i czytelne, tak? No, jest bardzo proste i czytelne. No i zaraz wam policzę. Za 165 zł ile będziecie mieli lidów? Czyli 165 zł. Wydaje mi się, że Jerzy coś mówi, a zmutowałeś go, nie, my go w ogóle nie słyszymy. Jeszcze to włącz sobie mikrofon. Nie, ale u mnie Jerzy jest włączony. A nie słyszymy. Tak? Słychać mnie teraz? Teraz cię słychać. Nie, no jak, teraz tylko mam pytanie, bo to jest ten kupon, kupuję teraz za 23 zł, czy mogę później znowuż kupić następny kupon za te pieniądze i go wrzucić? Czy tylko jednorazowo, kiedy zaczynam reklamy? Kupon jest jednorazowo tylko, kiedy zaczynasz. To jest po prostu upłon w stronę osób zaczynających, tak? A rozumiem. Więc no, to jest tylko jednorazowo. Później, jeśli chcesz się reklamować, no to już trzeba płacić. Takie ceny, jak tam się ustalą, jak są, jak wychodzą, tak? Czyli tam do 28 groszy za kliknięcie, tak? Śpi razy drzwi. Na początku to muszę stawić tam 35 groszy, bo przez pierwsze 2 dni wasza reklama będzie droższa, ponieważ nie będziecie mieli jeszcze kliknięć, tak? Czym więcej kliknięć, tym wasza reklama jest tańsza. Taką Facebook ma politykę. Aha. I po prostu po pierwszych 2 dniach was 35 groszy spadnie tak do 30-28 groszy. Jeśli będziecie mieli dużo kliknięć, no to reklama nawet wam może spaść do 100 groszy, tak jak mi spadło, tak? Więc to by było najlepsze wyjście, jeśli byście mieli przez 2 dni bardzo dużo kliknięć i by wasza strona była popularna. Więc wtedy Facebook wam bardzo obniży cenę za kliknięcie. Z 165 zł wygenerujecie
wygenerujecie leadów, czyli tych maili, tak? To będzie około 200 maili i do biznesu to będą 4-5 osób. Do biznesu pozyskacie 4-5 osób. Konwersje liczę 20% na zapisy i 5% pozyskania, 5-3% pozyskania do biznesu, to jest około 5 osób, tak? Czyli za 23,50 przez 2 tygodnie pozyskacie około 5 osób do biznesu. Jest szansa. Więc myślę, że to. No, to można. To było dobrze tyle. Bardzo szybko odzyskać, bo ponieważ wystarczy, że tylko jedną osobę pozyskasz i masz przebite o trzykrotność, tak? Bo zapłacisz 23 zł, a w Empower dostaniesz 100% w FBM 50. Czyli jak pozyskasz jedną osobę do FBM-a, to odzyskasz włożoną kwotę o 50%, tak?